Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda moja praca. Przepraszam, że jem, ale kiedyś to muszę zrobić w ciągu dnia, bo jest za dużo innych pośrednich rzeczy, które wykonuję w danym momencie. A jeść trzeba. Proszę bardzo. Jogurt typu greckiego. Płatki owsianki najdłużej trzymają. Parę godzin przytrzymają. No i tak będę głodny. Na później mamy dwa banany i jakieś tam pierdy. To znaczy pierdy, mówię o trochę mięsa, żeby mieć trochę energii więcej, bo mam po południu dużo więcej zajęć. A jak już parę łyżek zjadłem, może zjem więcej. Dobra. Wiem, że to jest trochę chaotyczne, ale jak na chwilę obecną pracuję sam. Pracy jest dla pięciu. Pracy jest dla pięciu. Natomiast chcę wszystko zrobić sam. Przyszedł towar, którego za chwileczkę poprzyjmujemy, bo to kurier przyniósł właśnie od samego rana. Tak. Różne pierdy, tusze, tonery, którymi handlujemy. Następna faktura. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ciągle trzeba tylko płacić faktury. No ale też trzeba to sprzedawać, nie? Gdzieś jeszcze jedno. A, tu. Tu jest jeszcze od jednego dostawcy. Ale nie wiem, czy to będzie kwit, czy muszę go z maila ściągnąć. Nie widzę. Nie widzę! Gdzie jest kwitek? O matko. Jedzenie dla kotów przyszło również ciężkie jak cholera. Mam nadzieję, że będą kotki zadowolone. Dobra, to jest do zapłaty. To wrzucę sobie to tutaj. Natomiast to, co jest zapłacone, klejemy. Jest zapłacone. Wrzucimy w innym segregator. Dobra, tuszyki mamy. Dzisiaj będziemy musieli wysłać tylko to. Tu zamówienie też. A to zaraz pakujemy. Bo prawdopodobnie to zamówienie przyszło w tej paczce. Gdzie trzeba tylko to przepakować. Jezus. A tu jest miszmasz. Dobra. O kurde, jeszcze tamto zamówienie zapomniałem. To. O cholera. Muszę się na poważnie wziąć do roboty. Ale zanim się weźmę do roboty, tak na poważnie, to będę musiał się posilić. Też poważnie. Podupadnę z sił, jak już jestem głodny, to już nie mam energii. Jak nie mam energii, jestem zły. Jak jestem zły, praca mi nie idzie i tak na dobrą sprawę usiądę na tyłku i siedzę. Choć wokoło jest pracy dużo, to siedzę i myślę. Czy to zrobię, czy nie zrobię? Kiedy to zrobię? A czas ucieka, nie? Ciągle czas ucieka. Nie stoi w miejscu. Dlatego muszę, chcę zjeść właśnie ten pyszny jogurt z marketu Tesco. No, cukru ma sporo, bo przecież teraz jak chodzę po markecie i szukam czegoś, żeby zjeść bez cukru, to na dobrą sprawę mógłbym wyjść i powiedzieć, będę głodny cały dzień. Mam wszystko z cukrem. Do wszystkiego dodawałem cukier. Pieczywa już przestałem brać dawno. A jak jakiś czas temu spróbowałem kawałek chleba, to uwierzcie mi, on był słodki. On był cholernie słodki. Nie wiem, czy przez to, że ja już ileś tam lat nie słodzę. Jestem wyczulony na smak cukru, ale ten chleb smakował mi tak, jakby ten ktoś posypał go cukrem i jadłem sam cukier. Nie wiem, to takie odczucie miałem, ale
Wydaje mi się, że albo coraz więcej dosładzają, żeby jednak smakował w większości ludziom, żeby po niego wracali, tak mi się wydaje. Dobra. Zostało troszeczkę. Zróbmy tak, tę i tę. Zamówienie mamy jedno. Do Kalisza. A w Kaliszu mieszkam. Pan sobie zażyczył wysyłkę kurierem, a my mu zrobimy jeszcze lepiej. My mu zawieziemy tą paczkę i oddamy mu 16 zł. Musi być zadowolony. Troszkę nie musi. Bardzo bym chciał, żeby ten pan był zadowolony. Bo zapłacił za wysyłkę 16 zł. A my mieszkamy w tym samym mieście, także proszę żonę, żebym zawiozła to zamówienie. No dobrze, ja się jakoś przeorganizuję z tym wszystkim, co tutaj leży. Mam nadzieję, że jakoś witam was ponownie w dniu dzisiejszym na kolejnej odsłonie dnia chaotycznego w mojej pracy. W dniu dzisiejszym jest naprawdę chaos. Klienci przynoszą sprzęty swoje, chaotycznie uszkodzone. Sprzęt nowy. Był nowy, niedawno stosunkowo, ta drukarka Brodera, urządzenie wielofunkcyjne. Poszedł wydruk łącznie z koszulką. Wszystko jest zakleszczone tutaj w fuzerze. Prawdopodobnie się owinęło wokół wałka grzejnego i, no i będziemy to rozbierać. Zobaczymy, co uda nam się z tym zrobić, ale jeszcze mam jedną ciekawą rzecz, może i nawet dwie. Nie wiem, czy zdążę wam pokazać. Ciekawą rzeczą jest... Droniec po Amoniec, po weekendowym upadku. Typhoon Juneka, Q500. Glebę zaliczył, nie otwierałem go jeszcze, ale widzę, że są akcesoria. Proszę bardzo, proszę, co tu jest ciekawego? Pokaż tego drona. Aha, no już wszystko wiemy. Obudowa rozwalona. Klient mówił, że mu się silnik zatrzymał, a to chyba nawet ten i zaczął wirować. Nie, no, obudowa jest do wymiany całkowicie. Klientowi bardziej zależy na tym, żeby uratować kamerę, bo korpus sobie gdzieś tam już znalazł. Zobaczymy, czy to w ogóle reaguje, czy będzie reagował, jak podłączymy to wszystko. To jest wszystko powyrywane, ale coś może z tego zmontuję. Amortyzator upadku, są jeszcze jakieś części. Część i część. Aparatura nie upadła. Chyba że był bardzo wściekły i rzucił aparaturą, jak mu dron spadł, ale nie. No dobra, no zobaczymy, co uda nam się z tego zrobić. Dzisiaj nie zdążę, ale zdążę jutro, pojutrze. Znowu urwany. Nagramy filmik, zobaczymy, co zrobimy z tego, co zostało sprzętu. Ale jest ciekawy sprzęt. Później oczywiście zrobimy test odpowiedni próbowania. Dobra, a teraz wracamy do naszego sprzętu, co poszedł wydruk. Dobra, żeby to nie upadło, nie pękło. Wydruk poszedł łącznie z gdzie on tu jest? Tu jest zapadka, to z koszulką. Odkręćmy tę i sprawdźmy, jak nam to zejdzie, czy będziemy mieli dostęp do fuzera i spróbujemy wyciągnąć ten zatopiony, tajemniczy kawałek. Okej. Tu podepniemy. Dobra, otwiera się. Podważymy. Nie chcesz? Tu jeszcze raz zapniemy. Okej. Dobra. To już byśmy mieli. Telefon dzwoni. Nieznany. Halo, słucham? Dzień dobry. Tak, mam sensowną drukarkę do 300. Tak. 15 zł, później jeden wkład kosztuje do tej drukareczki. No, ma Wi-Fi. Wszystko, co pani potrzebuje w tej drukarce, oczywiście jest. Jest to drukarka wielofunkcyjna, drukarka skaner kopiarka, opcja bezprzewodowa i tani atrament. Co więcej trzeba, prawda? No właśnie. Wszystkie potrzeby pani zostaną spełnione. Proszę przyjść do 17 godziny. Jestem. Tak. Jaki system operacyjny jest?
A wersja stara, nowa? Więc można to zrobić w dwa sposoby. Tak. Rozumiem, ale to nie będzie Pani potrzebne, bo nawet płyt już nie dawają w tym momencie z urządzeniami, czyli w tych akurat urządzeniach. Czyli jak Pani podepnie kabelek USB, będzie to plug and play i będzie wykrywany i standardowy sterownik wskoczy. Jeżeli natomiast nie, to tylko wystarczy pobrać z internetu i też to się zainstaluje. Aczkolwiek nie ma z tym kłopotu, nikt nie miał problemu z instalacją tego urządzenia, nawet jak ktoś nie miał obycia z komputerem. Także. Proszę bardzo. Mam parę sztuk, także zapraszam oczywiście. Dziękuję, do widzenia. Miejmy nadzieję, że ta klientka trafi do nas, zakupi drukarkę, ale ja znowu w tym momencie już czasu nie mam, żeby robić to urządzenie. Zabrałem się za coś, co nie powinienem, czyli chaos, wszędobylski chaos. Ale jestem bardzo ciekawy, co tu jeszcze uda mi się wyrwać. A, to tu, to jeszcze się wszystko zakleszczyło w tej drukarce. No nic. Widocznie, że widzę, że ten temat jest bardziej ambitny, a nie jest taki z doskoku i muszę mentalnie się do niego naszykować, a nie zrobić coś jeszcze gorzej, żeby wyglądało to tragicznie. Zrobimy to w dniu jutrzejszym. Jak tylko przyjadę z rana i zrobię dwie kopiarki w jednej z kancelarii, to zajmiemy się tym sprzętem. I miejmy nadzieję, że nam uda się jakoś pokleić to, żeby mu to drukowało, bo w innym przypadku gwarancji tego nie obejmuje, jest to uszkodzenie mechaniczne. No nic, chaosu, ciąg dalszy. A teraz już się rozłączam, zabiorę się za coś, co miałem się zabrać, co pamiętałem przed chwilą, teraz już nie pamiętam, ale sobie przypomnę i zacznę robić. Hej!